Tu to już nie widzieliśmy się, powiem wam, szmat czasu. O, długo. Ostatnio to chyba... Kiedy? A Marzenka przejmuje kamerę. W ogóle widzicie mnie w nowej fryzurze. Marek stwierdził, że na starość, bo wiecie jak to jest, jak głowa się wieje, to zad szaleje i Marek będzie miał teraz Ale grzywkę. Ale faktycznie, bo nie, bo ona tak dłużej. Nie, bo ona tak została na razie, ona jest, no bo wiecie, włosy były na tyle krótkie. Ale to chyba z czapki ci tak, no to tak jest, ale ona będzie takie robione, takie wiecie, tak będzie rosła. Tak jest, ale wiem. Tak, bo bardziej chyba w ten sposób. A no to potem, ale ona musi najpierw tak być, ona musi tak być, Marzena. No i tak sobie mam, Marzenka ze mnie jaja robi, a w ogóle nie robię to jesteśmy na starym mieszkaniu. A patrzcie, jaki my tu mamy jumprezę. Tu czyli... proszę, ekspresik do kawusi tak. Jest. Kawka już wypita, mleczko. Bardzo dobra. Tu wyżynki. I lekkie przekąski, ale powiem wam, bardzo zdrowe, bo orzeszki, tu mamy orzechowo-owocową mieszankę. Ja się tym już tak najadłem. A to jest jaka sałatkowa? Ale bardzo dobre, powiem wam. Ja je lubię. Przepyszne. Można powiedzieć, że ja się w tym smaku zakochałem. A ja wam powiem, że ja byłam w skrytce pocztowej naszej. O, teraz ładny kadr jest, bo wiecie, Marek patrzy w ten, w orzeszki, a nie w kadr. Od czasu do czasu tam podchodzę i słuchajcie, znalazłam jeszcze, ale myśmy byli w skrytce przed feriami. Także one z opóźnieniem doszły te kartki. Nie wiem, no co to na pewno, ta ze Stanów, to proszę cię. Bo ta kartka, ona jest od naszej kochanej widzki, Marzeny. Marzena wysłała marzenie. Marzenko, Marku, Misiu, w sieci padłam na was i już poszło na wszystkie. Lubię was oglądać. Uwielbiam nawet. Także bardzo się cieszymy, dziękujemy. I mimo różnicy czasu was oglądam, bo oglądam was z Kalifornii. To zawsze z niecierpliwością czekam na wasz film. Pozdrawiamy. Jejku, tak daleko nas ludzie oglądają. Normalnie to jest szok. Także pozdrawiamy Marzenę i całą rodzinkę, która nas ogląda. I druga karteczka to jest z Kłobucka Justyna. Młoda dziewczyna, która nas ogląda. No, a nie aż tak młoda, no. Jestem Justyna, mam 21 lat. Napisałam. Byłoby super, gdybyście przeczytali na odcinku. No to czytamy. Także Justyna z Kłobucka, bardzo cię serdecznie pozdrawiamy. Bardzo miłe słowa. I jedna, i druga kartka. I w ogóle takie, wiecie, dowody na to, że oprócz sympatii też darzycie nas jakimś zaufaniem. Justyna też pisze o tym, że korzysta z naszego kanału, gotujemy z naszych przepisów, że gotuje dla rodzinki i smakuje rodzince. Także to jest dodatkowy dla nas taki, no to jest miły. Bodziec. Tak. Także dziękujemy jeszcze raz serdecznie, pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkich naszych widzów. No i... Karteczki trafią oczywiście do archiwum. Ja mam takie archiwum, taka fajna teczuszka. Archiwum M. Archiwum M, Marzeny. Także bardzo dziękujemy. No i od czasu do czasu do tej skrytki zaglądam, tak jak wam mówiłam. Marek mi tu podjada. On mi jeszcze takie, słuchajcie, pod płomyki polecił. I powiem wam, że ja akurat nie lubię. Ale myśmy już jedli u babci Basi. Bo dziadek Marian nie kupował w pewnym momencie. Nie, chyba nie. Bo faktycznie one są, czekajcie, jak to? Bez cukru. One nie są słodkie. Jak wafle smakują takie? I takie suche wafle, ale takie wiecie, twardsze, fajnie chrupią, ryją mózg. Także bardzo mi podpasowały. Wiesz, komu by to spasowało? George'owi i Rupciowi. Ale ja takich rzeczy nie daję, masz ani tyle. Ale wiesz, co ci powiem? I widzowie chyba też, no, bo niektórzy są tu tacy, którzy mają zwierzątka typu królik. Że w sklepie zoologicznym można kupić takie jakieś przekąski na bazie wafla z batelkiem, taki rożek i tam ziarenka jakieś upchane. Ale wiesz, czego się nie robi, żeby sprzedać? Tylko to nie jest zdrowe, nie? Zwierzątko. Ale George lubi takie coś. No, one lubią. A ja go, całe się trzęsie, nie? No bo to tak chrupie i mu też mózg gryje prawdopodobnie. No, mnie by też zryło. No, także myśmy dotarli na stare mieszkanie, jak widzicie. A ja jeszcze odnośnie tego oglądania, to ja wam powiem, że bardzo dużo osób pisze na przykład na Instagramie. Jak kiedyś była akcja ser nie tak dawno ten weekend, to ludzie mi pisali, że tak, że w Wielkiej Brytanii kupują ten ser. W Szwajcarii nawet, co niektórzy kupują w polskich sklepach ten ser. W Szwecji, także nas oglądają ludzie naprawdę. Mamy taką stałą, słuchajcie, Jolę z Niemiec. Pozdrawiamy. Nie wiem, czy ogląda vlogi, ale na Instagramie nas ogląda. No po prostu... No i nagrywa nam fajne wiadomości. Jola to już jest po prostu nasza znajoma, taka wiecie. Razem z nami zamieszkała. Znamy jej głos, bo akurat ona nam tak nie pisze, jak nagrywa.
Także Jola, pozdrowienia do Ciebie. Ale w ogóle są też ludzie, którzy nas oglądają w Islandii. Też żeśmy w tamtym roku dostali kartkę z życzeniami, znaczy z pozdrowieniami, bo to nie było w okresie świątecznym. Także no to jest bardzo, bardzo... No wiesz, Polonia jest na całym świecie. Fajne. No właśnie, nie? I że docieramy. Ale powiem Wam, że nie wiem, czy kiedyś żeśmy to o tym mówili. Szczególnie na TikToku pojawiają się, ale też pod rolkami na Instagramie, komentarze właśnie w języku rosyjskim. Ukraińskim. No, ukraiński, rosyjski. A to jest różnica. No ale właśnie piszą ludzie, że są z Ukrainy i że... Ale oczywiście piszą swoją tą cyrylicą, czy co to jest tam, nie? Google wszystko ci pomoże. Także translatorem przetłumaczając to właśnie, że oni nas rozumieją, że fajnie mamy przepisy, nie? I właśnie w ten sposób, że docieramy też do ludzi, którzy... Ale ty mówisz ten, słuchajcie, jak byliśmy teraz na feriach, to pani, którą poznaliśmy w hotelu naszym, pracuje, też Ukrainka, i ona mówi, je, to wy z TikToka. Też nas poznała, ja jej mówię wtedy, jak to jest, że wy nas rozumiecie, bo wiecie, jak Ukraińcy przy mnie mówią, ja ich nie rozumiem. Ja ich języka po prostu nie, coś tam pojedyncze wyrazy może gdzieś tam, ale ja nie rozumiem, co oni mówią, a oni mówią, że oni nas bardzo dobrze rozumieją, także widzicie, no tak to już jest. A tu proszę, tak się prezentuje pokój, bez czego? Bez naszej kanapy, która jest narożnika, która aktualnie jest na nowym mieszkaniu. Nawet widać na ścianie tam to odbicie, jak ona stała. Teraz, o widzicie? Taki brudek. No niestety, ściany białe mają to do siebie, że się brudzą. Ale patrzcie, o teraz widać. No ale jeszcze co? Czego nie uzyskamy w naszym nowym mieszkaniu? Nigdy. Ale można. Efektu kominka. Ale już są. Bo chyba teraz są takie właśnie jakieś eko-bio, coś takiego, że możesz wlać tam jakiś, ale wiesz, to musisz sobie postawić jakiś kominek. No różnie możesz zabudować, na ścianie powiesić. No, ale to też było tutaj klimatyczne. Ale tak, to było, wiecie, prawdziwy ogień z prawdziwego drewna, no ale i tak mają, wiesz, zabronić, nie? Za niedługo. No tak, palenie w piecach, no ale bio-kominek możesz mieć. Bio możesz mieć, no, bo to jest na paliwa ciekłe. Także zawsze coś można zastąpić. Także widzicie. Takie zmiany. Kto by pomyślał, że nas się tu spotkacie? Przyszliśmy już do domu. Późno jest, bo jest 4:30, a my dopiero wróciliśmy. No ale wiecie, tak to już jest. Tu Marzenka piegnik nie przypiekła, ja wam powiem, no, one się lekko... Bardzo, zjadą ale się. Ja uwielbiam takie przyjarane chlebki, powiem wam. To jest taki smak, że jak ja to mówię, ryję mózg. Sorry. Jeszcze mnie przytyka czasami. A dzisiaj w ogóle, bo jest tak chłodno, więc ten, ryję mózg. Także dzisiaj na obiad będzie chili con carne, które było wczoraj, Michaśka gotowała, bardzo dobre, do tego taki chlebek. I ogórkowa. Ogórkowa Marzenka będzie jadła. Tu zakupy widzicie częściowe. Chyba te orzeszki widzieliście, jak nagrywaliśmy wam na starym mieszkaniu. Tak, to tak. Też, o, ja jeszcze kupiłem awokado, ponieważ... No, jeszcze to obiecałeś nam. Będę robił takie tosty z awokado i z pomidorem. Ja wam coś się przyznam. Ja pierwszy raz będę w ogóle obrabiał awokado. Jadłem wiele razy, bardzo mi smakuje, ale nigdy nie obrabiałem. No, tak to jest. No i co jeszcze? Cytrynka, tu do króliczków kopereczek i pietruszka, bułki do tych właśnie tostów, malinki. Ale ja wam coś pokażę. To jest, słuchajcie, to, czego mi brakowało na wyjeździe w Zakopanem. Ja wam powiem tak, jak się dużo działa na telefonie i niekoniecznie się gra w gry, ale na przykład się obsługuje media społecznościowe, to jakie są miejsca, gdzie jest słaby zasięg, bateria tak schodzi. Jak byliśmy na Gubałówce, wystarczyło kilka godzin wysyłania różnych rzeczy i wiecie co, bateria praktycznie była już amba. A ja kupiłem, bo nie wiedziałem, że jest coś takiego nawet, powerbanka, też zresztą z Apple'a, z jabłkiem. Ale plus jest taki tego, ja wam coś pokażę. Normalnie jak macie powerbanki, to mankament jest taki, że musicie mieć z sobą kabelek. Przynajmniej ja takie do tej pory miałem, ale tym razem, popatrzcie, wystarczy wziąć naładowany powerbank. Widzicie to? Bezprzewodowa stacja, naładowana w 34% i się ładuje. No rozwiązanie, powiem wam, genialne. Ponieważ możecie to traktować jako oddzielną baterię, bez żadnych kabli, kabelków, bo z tym jest też problem. Ja wiem, jak kiedyś używałem powerbanka takiego zwykłego, to ja wam powiem, że często, gęsto, sorry, że się na was nie patrzę, ale podłączam teraz tu do ładowarki, o, nie wiadomo, że to trzeba naładować, to ja często, gęsto, potem się okazywało, że nie miałem przy sobie kabelka, nie? No i po co mi ten powerbank? Noszę prąd, nie wiadomo po co.
A tu bezprzewodowo możecie sobie to podpiąć, naładować, także rozwiązanie genialne. No ale wiecie, kto to nie wymyśli jak Apple, nie? Oni, ja nie wiem, oni tam, ale mi się tutaj, patrzcie, to się wszystko tak komplikuje, o jest. Oni jakoś tam wszystko tak myślą, żeby to całościowo pasowało. Więc takie cudeńko, no cena nie była niska, to trzeba przyznać, ale wiecie, no, coś za coś. Tak to w życiu jest. Że my się teraz tu rozpakujemy, zrobimy obiad, o, do kuliczków idzie ta zieleninka, a potem bierzemy się za nagranie. A co będziemy nagrywać, to się dowiecie za chwilę. No i co tu się dobrego robi? No proszę, ale one mają, wiecie, kształty różnorodne, ale ja wam powiem, przez co są te bezy, bo to bezy są, przez to są takie oryginalne i piękne. Znaczy ja wam powiem tak, możecie sobie zrobić takie z woreczka, jak można chciała robić. Właśnie tak chciałam, ale Marek mnie od tego odwiódł. Bardziej eko. I w sumie bardzo dobrze. Jestem za. O, i to słuchajcie, tyle bez powstanie bezików. Z czterech białek tylko. No, no tak, ja myślałem, że wychodzi tego za mało, a tego wyszło... Nie wiem, że tamte nie są za duże, Marek. Nie, no dobre, spoczko. Te będą mniejsze. Pyszne. No naprawdę, także powiem wam, że ja za bezami nie przepadam, ale beza może być super ozdobą, czy taką dekoracją do ciasta, do tortów. Ale czemu? Do tego wiesz, taki krem z mascarpone i po prostu... Albo właśnie można zrobić właśnie taki deser na bazie i jeszcze maliny do tego. No pysznie, pysznie. Jeszcze chyba dwie powstaną. No, piękne, piękne beziki. Takie wiecie, nieregularne kształty, ale właśnie to jest ta oryginalna. I w sumie tani deser. Tani deser i znowu, jest tutaj taki składnik, którego może byście nie użyli. Albo nawet nie pomyślelibyście o nim. Słuchajcie, ja wiem, że ludzie często gęsto do bezów dodają mąkę ziemniaczaną. Tak, żeby one były, nie wiem czemu... Stojące, jak ja tam powiedziałem. No, stojące. A myśmy użyli czegoś zupełnie innego i te bezy też będą stojące. Już widać, że stoją. Bo ja pamiętam, jak w domu się u mnie robiło, to one się rozlewały już na tym etapie, a one są a takie... A to jest takie gęste ciasto, ono jest w nie ogóle... Nie ciasto, masa. Masa. Ona jest po prostu taka plastyczna, że możecie z nią zrobić co chcecie na tej... Nawet bałwanka ulepić. Tak, tak. Także do pieca. Beziki już ładnie się nam... No teraz się przypiekają, a za chwilę się będą suszyły. Także to jest taki pierwszy strzał ciepła, a potem temperaturę zmniejszymy. Jak mnie dusi. Słuchajcie, tak, przepraszam. Ciebie tak trzyma, ja wam powiem tak, dzisiaj, wczoraj było z cikalafą. Po prostu nic mnie nie dusiło. Ale wiesz, może ta herbata tak działa, nie? Tak, ale nie, ja dzisiaj w zasadzie wyszedłem na dwór, to zimne powietrze gdzieś tam załapało i mnie znowu zaczyna przytykać. Ale wiecie, kiedy to mam? Jak tylko jak gadam. Jak nie gadam, problemu nie ma. W nocy problemu nie ma. Zaczynam gadać, problem się pojawia. Czy daje betchawica? No właśnie. Ale do lekarza nie chcesz? Nie, to się, no. to wyjdzie samo, mówię wam. Pogoda się zmieni na ciepło i będzie z cikalafą. Co tu się wydarzyło? Patrzcie, jakie piękne. Marek już, ile zjadłeś? Raz, dwa, trzy, cztery. Ty? Ale z marzenką na pół, ja powiem tak. Zadrośnie. Ale robimy to dla was, bo na nagraniu trzeba. Teraz nagrywałem na Instagrama, więc też musiałem gdzieś. Nagrywam dla was. Ale chrupni, no. Naprawdę wiecie, że są pyszne. Wyszły idealne. W środku suchutkie, no. Wiadomo, że słodkie, bo tam trochę cukru jest, także na to trzeba uważać, ale po prostu no, od czasu do czasu do gorzkiej ale kapki. Ale słuchajcie, ja wam powiem tylko tyle. Uwierzcie mi, że ta beza w domu zrobiona będzie milion razy zdrowsza niż ta kupiona w sklepie. Temat zamknięty, dziękuję, skończyłem. No może masz rację i tak się one prezentują. Ja wam powiem, z czterech białek wyszły takie wielkie bezy, także jakbyście zrobili sobie mniejsze i to w dowolnym kształcie możecie zrobić, serduszka jakiegoś, no są pyszne, leciutkie, jakie kruchutkie. I zobaczcie nawet ten cypelek, widzicie go? Jak się ładnie wszystko po prostu zatrzymało ten kształt. Sorry, jak będziecie oglądać przepis, to tam takie hasło jest stojące. Ale wiecie, o co mi chodziło? No właśnie o to, że popatrzcie, one nie są takie... One nie są rozklapuciałe tak. UFO. Jej, a wiecie co? I tu można serka mascarpone włożyć do tej jamy. No coś pięknego, powiem wam, no tak jak powiedziałam na tym, na Instagramie, że to jest dzieło sztuki po prostu te kształty. Popatrzcie, ten dzyndzel jak stoi. A ja wam nawet powiem,
Że tym się można świetnie bawić z dzieckiem też. Po prostu jak ono układa i z tej bezy może naprawdę sobie zrobić takie, wiecie, mazy różnego rodzaju kształty. A co jeszcze powiem? I tak jeszcze mama żona według mnie zrobiła kulturalnie, bo ja bym, wiecie, tak bardziej to wydłubał. Ale widzisz, bo jestem kulturalna. Ale dostaliśmy taką wiadomość, informację ze zdjęciami nawet od naszej Wicki, która robi z bezy. Co robi? Przepiękne lizaki. I to. Ale wiecie, to już takie są eleganckie. Lizaki takie robi. Równiutkie. To nie jest ten styl, no nie, ale nie, nie. Słuchajcie, gdybyśmy do worka, wiecie, Marzena by dała, by takie tak, robiła ten rękawa. Ale nam chodziło właśnie o taką prostotę, szybkie wykonanie. Idea jest taka naszych przepisów, to ma być szybko. To nie jest, wiecie, pierdzielenie 7 godzin. Chociaż niektóre przepisy wymagają, wiesz. No ja wiem, wiecie. Będą niedługo pączki, no. Wy to oglądacie w minutę, a nam to niekiedy zajmuje, jak mówiłem, 3 godziny, nie? No tak wam, i wam to też tyle zajmie. Tak. Ale dzisiaj, no ile? Samo zrobienie masy 15 minut, no, i by nie nagranie. Tutaj słuchajcie, najdłużej suszenie, no ale coś za coś, nie? No akurat bez amatorów. Kolor w ogóle, popatrzcie, jest idealny, bo one nie są, one są w ogóle jak wielokolorowe, one są takie blade. One są takie lekko rumiane, no coś wspaniałego. Dobra, także skończę, bo wiecie. Kto zamawia, wpadajcie na. Żyć mi urosła i muszę skończyć. Dobra. Popatrzcie, dzisiaj na obiad bardzo podobno znane danie, ale ja zrobiłem to w wersji eksperymentalnej. Małe zmiany wprowadziłem. Jestem bardzo ciekawy, czy to wyjdzie, ponieważ ketchup zastąpiłem pomidorami, znaczy z puszki, ale pomidorami zmiksowanymi, zblendowanymi. Dodałem sos sojowy, dalej mniejszą ilość masła i to chyba tyle zmian. No chyba tyle. Oczywiście podzielimy się z wami wrażeniami. Ja przyznaję, nie jadłem w wersji oryginalnej, więc trudno mi się odnieść. Ja tylko mam nadzieję, że ten ryż będzie miękki, ponieważ no, cała zalewa mi tam nie weszła, bo to pływało. W związku z tym obawiam się, że może być twardy ryż. No powiem tak, no zapach obłędny, wygląda to pięknie, nie dotykaj Marzenko, bo się oparzysz tu, ale jestem ciekawy tego ryżu, czy on będzie miękki. W ogóle zobacz. A czemu tam jest takie czarne coś? No gdzie? No tutaj widzę. Bo to jest ryż dziki, zmieszany. Dobra, no jasne. Miękki? A ja nie wiem. Gorący? Ale to pachnie. Ładny zapach, już kusi. Twardy czy miękki? Tego się boję. Dobry. Nie jest twardy? Niech al dente. Tak? Ale jest mięciutki. No znaczy, to nie jest taki, wiecie, rozmamłany, ale jest fajny, miękki, kruchy. Tylko to nawet widać. Wszędzie. Ej, ale uważaj, nie rób mi tak. Nie? Jeszcze muszę fotkę dodać na Instagrama, Marzenko. Czuję cebulkę? No jest cebulka. Dobra. No to zobaczcie. Zmodyfikowane danie. Ja myślę, że my z tego nagramy też jakiegoś. Czyli masz w swojej karcie menu. Nowe Marek, danie. Nowe szybkie danie. Oprócz niszczyzny będziesz robił. I tam makaronu z TikToka. Tak. Właśnie, makaronu z TikToka i ty jeszcze moskole czasami robisz, nie? No, ale to rzadko. No, to smacznego. Danie już na moim talerzu. Prezentuje się bardzo pięknie. Ja wam powiem, że teraz wpadłem na taki genialny pomysł, że danie to można zrobić na przykład jak przychodzą goście. Wszystko sobie przygotujecie przed, zanim goście przyjdą. Potem tylko do piekarnika i sika la fond. Na pewno wygodnie, nie? Tak zwane jednogarnkowe. Dokładnie. Bo można, wiecie, zalać to przed, no, przed tym, jak będziecie wkładać do piekarnika. Także dajcie znać, czy wy znaliście to danie. To ujęcie już bardzo dobrze znacie. To znaczy, że Marzenka coś gotuje. Gotujemy coś, co zjemy sobie do dzisiejszego obiadu. Gulasz mam gotowy, wczoraj zrobiony, a dzisiaj na świeżo robimy kotlety. Ale jakie kotlety? To będą kotlety, ale zobaczycie jakie. To są tak zwane, no one są wegańskie te kotlety, czekaj. Nie, no bo na smalczyku. Na smalczyku, o to nie. To trzeba by było cebulkę na oleju zrobić. No tak. I bez jajka. Dobra, no to cofam swoje słowa. Wegetariańskie, o. Wegetariańskie to może bardziej, chociaż ten smalec też, nie? Dobra, nieważne. Także kolejny przepis padnie. Powiem wam, że gotujemy. Tu w tle Marek po prostu co chwilę kaszle, kicha, znowu go coś tam rozkłada. Ja wam powiem, on po prostu kilka dni przerwy, znowu jakaś choroba. Kilka dni przerwy i znowu jakiś katar. Ja nie wiem, co to jest po prostu. Czy to jest jakiś wirus, czy to po prostu, wiecie, są jakieś takie... Ale ty też masz drapania gardła co jakiś czas. Nie, ja wczoraj miałam drapanie gardła i powiem wam, ta sól emska w tabletce, jedna do ssania, idealna.
A ty? Jak widać na załączonym obrazku. Dobra, nieistotne. No nawet słychać. Nie? No słychać, bo przez nos gadam, bo mam przytkany. Popatrzcie, to jest główny składnik naszych kotletów, czyli kartofle. Cebulka. A co jeszcze, to się dowiecie na najbliższym szorcie, który się pojawi prawdopodobnie w sobotę. A kiedy vlog idzie? Jutro. A no to wyczekujcie w sobotę, a jutro... O, czyli dzisiaj już poszedł przepis... Na co to poszedł, chociaż już gubię. Naprawdę, my za dużo gotujemy, Marek. Co myśmy ci dali? A bezy! Słuchajcie, w opisie linku macie przepis na bezy. A zobaczcie, jeszcze zostały nawet te bezy. Ale wiecie, co jest w ogóle pocieszające? No. Że jak wy robicie te bezy z naszego przepisu, to nakładacie je tak jak my łyżką. I one też są takie niekształtne. Ale sami powiedzcie, czy to nie jest po prostu bardzo, bardzo ładne, atrakcyjne? I tak powiem, no ja wam powiem, moja wyobraźnia, bo tutaj cebula, nie? Moja wyobraźnia podpowiada mi, że taki tort, biszkop normalnie, tradycyjnie, jakieś kremy i na górę takie wyłożyć sobie te bezy. Bezy, beziki. I tu już nic nie trzeba. Można gdzieś rzucić gdzieniegdzie no, malinkę czy borówkę i tak kroić, no. Także polecam rzeczywiście. Przepis tu na bezy znajdziecie. Zachwalam, bo wiem, co zachwalam. Także w opisie filmu będzie. Ja wam powiem, myśmy wrócili do szkoły po feriach. No i po tej przerwie feryjnej wiecie, jak się wstaje na ósmą, nie? Dobra, nie ma co komentować. Nie ma co komentować, ja ale wiecie, co słyszałam? Że górale, bo to w Zakopcu byliśmy i to tak mi... Górale mają taki świetny, prześwietny pomysł, żeby wakacje zrobić w tej formie, jak są ferie, nie? Czyli dwa miesiące ma jedna tura, dwa miesiące ma druga tura. Chyba o to chodziło, albo źle rozumiem. Dobrze. Także poprawcie mnie jakby co. Także co myślicie na ten temat, jakby tak... Ale wiesz, że to nie jest nowy pomysł? Jak ja, słuchajcie, pamiętam, to już kiedyś, dawno, dawno temu taki pomysł się komuś urodził, ale jak się okazuje, też nie przeszedł. Dobra, musimy teraz skończyć. Także oni mają, słuchajcie, pomysł na wakacje. Bo miałam już cebulka. Tak, cebulka się przysmaża, także my kończymy i jednocześnie dziękujemy wam za oglądanie vloga. Przesyłamy całuski, buziaczki, pa. Na razie, pa.